Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam kopaczkę konną z 1970 roku. No, taka maszyna służyła głównie do kopania ziemniaków. No, nie było to takie proste, bo konie się bardzo musiał męczyć. Gdy kopał jedną rządkę, tylko i wyłącznie jedną rządkę, to tą jedną rządkę po prostu wysypywał na kolejne wcześniej odkopane rządki. No i po prostu można powiedzieć tak, że zbierały się praktycznie po całym polu te ziemniaki za każdym razem, kiedy konik nam wykopały rządkę. Tutaj widzimy te rapy tej kopaczki. Jest ich 2, 4, 6 aż rap. To jakieś pokrętło, które reguluje naszą maszynkę. O, tu nasze rapy wcześniej wspomniane. Tutaj radło, aby wykopać nasze ziemniaczki. Podwadzało, jak widzimy. No i tutaj te nasze rapy rozsypywały wszystkie ziemniaki po całym polu praktycznie. Teraz nawet przerobiono, to widziałem te maszyny na YouTube do traktorów. Tutaj dość fajnie to wygląda. Koła tutaj bardzo dobrze wykonane, jak widzimy. Można jeździć praktycznie po każdym terenie, nawet tutaj trudno dostępnym. To jakaś regulacja, widzimy, się znajduje z przodu tej maszyny. I tutaj w środku wszystkie te mechanizmy, które napędzają naszą maszynę. Tutaj, jeśli chcemy to naprawić, to sobie możemy zrobić. Tutaj jakieś zabezpieczenie naszego koła. Tu jeśli chodzi o naprawę tej kopaczki konnej z 1970 roku, nie jest ona tutaj jakoś trudna do naprawy. Myślę, że sobie spokojnie każdy by poradził w tamtym czasie, gdy ktoś posiadał taką kopaczkę, a większość ludzi posiadali, bo musieli jakoś pracować na polu. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.